Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na program Pytania do Prezydenta. W naszym studiu goszczę dzisiaj prezydenta Tczewa, Mirosława Pobłockiego. Dzień dobry. Panie prezydencie, niedawno mieliśmy sesję Rady Miejskiej. Radni też już wrócili po urlopach do pracy. No i na tej sesji taka najciekawsza moim zdaniem informacja pochodziła właśnie ze sprawozdania pana, panie prezydencie. Podał pan informację, jakie wnioski o dofinansowanie złoży miasto Tczew do programu Polski Ład. Proszę powiedzieć, jakie to wnioski. Tak, przypomnę, że w Polskim Ładzie gminy mają możliwość zgłaszania 3 projektów, to jest tak zwane projekty duże, średnie i małe. W grupie dużych projektów złożyliśmy wniosek o dofinansowanie przebudowy szkoły podstawowej nr 1, łącznie z salą gimnastyczną i tym całym otoczeniem wokół szkoły. Przypomnę, że było to przedmiotem konkursu na koncepcję zagospodarowania. Projekt, który wygrał ten konkurs, autor tego projektu miał możliwość przygotowania dokumentacji projektowej łącznie z pozwoleniem na budowę. Także jesteśmy w tej chwili przygotowani, jeżeli tylko dostaniemy dofinansowanie z Polskiego Ładu, szkoła podstawowa nr 1 będzie realizowana. Podejrzewam, że to będzie zadanie prawdopodobnie 2-letnie z racji nie stwarzania w nadmiarze komplikacji dla szkoły, bo to trzeba będzie jakby równolegle prowadzić pracę z nauczaniem w tej szkole. I to są duże projekty. W grupie średnich projektów złożyliśmy wniosek o dofinansowanie przebudowy Zygmunta Starego. To jest jakby kontynuacja pewnych działań na to tym osiedlu. To jest ulica na osiedlu Prątnica, tak? Na Prątnicy, tak. Do tej pory przebudowaliśmy tam kanalizację deszczową. Musieliśmy wejść pod drogą krajową 91, żeby tą wodę deszczową odprowadzić do kanału miejskiego. Tak, jesteśmy już w tej chwili na tym osiedlu i zaczynamy pierwszą ulicę Zygmunta Starego i potem sukcesywnie będą kolejne ulice wchodziły w kolejnych latach. I wreszcie mały projekt. To jest po prostu dokończenie, drugi etap przebudowy ulicy Stoczniowców. W tym roku robimy pierwszy etap. W momencie, kiedy dostaniemy dofinansowanie, uruchamiamy procedurę przetargową i cała ulica będzie już przebudowana. Ale oprócz Polskiego Ładu jest jeszcze tak zwany Fundusz Dróg Samorządowych. I tam zgłosiliśmy do tego funduszu wniosek. To jest również program rządowy. Tak, to jest również program rządowy. Wniosek o dofinansowanie przebudowy, modernizacji ulicy Cyglarskiej, czyli ulica, która od dłuższego czasu gdzieś tam się o niej mówi. Tutaj radny Tomek Tobiański praktycznie ile razy mnie widzi, tyle razy się pyta, kiedy będzie w końcu Cyglarska zrobiona. Taki wniosek został złożony, czekamy na rozstrzygnięcie. Panie prezydencie, a co jeśli te wnioski zostaną rozpatrzone negatywnie? No nie zyskają aprobaty, bo to trzeba będzie szukać różnego rodzaju programy. Trzeba będzie szukać innych źródeł finansowania. Tutaj mi specjalnie zależy na szkole podstawowej nr 1, ponieważ to jest ostatnia właśnie taka szkoła, która nie zaznała takiego większego remontu. A w wyniku realizacji tego programu, który został przygotowany, myślę, że to będzie najładniejsza szkoła, najbardziej oryginalna przynajmniej sala gimnastyczna, jaka jest w Tczewie. I nie tylko w Tczewie. Z boiskiem na dachu tejże sali, przypomnę. Z boiskiem, tak. Innowacyjny pomysł. Z boiskiem na dachu. Znaczy może nie innowacyjnie tak zupełnie do końca, bo są przykłady w Polsce takich realizacji. Niemniej jednak to jest jeszcze taka ciekawostka, bym powiedział, architektoniczna. Zobaczymy, jak to się przyjmie. Dalej. A co do Cyglarskiej, ja już wielokrotnie mówiłem, że czekam cały czas na uruchomienie programu przebudowy dróg w obszarze metropolitalnym. Program, który miał być realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Długo to się ciągnie, ale mam nadzieję, że w końcu gdzieś tam dojdziemy do realizacji tego programu i wówczas, jeżeli z tego Funduszu Dróg Samorządowych Cegdalska by nie otrzymała dofinansowania, w rezerwie jest jeszcze PPP. Zabrakło mi, panie prezydencie, liczb kosztów w tej wypowiedzi i szkoła to dofinansowanie to jest około, ile procent? Szkoła to jest około 18 milionów. Jeżeli chodzi o Zygmunta Starego, to jest kwota około 5 milionów i dokończenie stoczniowców to jest w granicach 2,5 miliona złotych, a w tych programach dofinansowanie sięga nawet 95%, więc warto, że tak powiem, z tego Polskiego Ładu skorzystać. Na sesji również była część uroczysta. W sierpniu to się wcześniej nie zdarzało. I prezydent wręczył medale Pro Domo Trysowiędzi oraz wyróżnienie Stowarzyszenia Pro Obywatel. Proszę powiedzieć, co to za nagrody? Komu prezydent wręczył? To znaczy nie tylko ja, bo również przewodniczący Rady, ponieważ Pro Domo to jest nagroda przyznawana przez Radę, nie przez prezydenta. Ja tam tylko byłem jak taki kwiatek do kożucha, do roboty. Można powiedzieć. Padły na końcu jest to słowa, że wręczenie nagrody, że to właśnie prezydent ma to zrobić. Nie, to akurat, żeby tak formalnie, tak, nie chcę tutaj przejmować niezasłużonych, że tak powiem, laurów. Pro Domo to jest nagroda, którą już od wielu, wielu lat przyznaje Rada. I Rada taką stosowną uchwałę podjęła już w grudniu ubiegłego roku, natomiast nie było okazji do wręczenia z powodu pandemii koronawirusa. Uroczysta sesja styczniowa, gdzie zwykle się wręczało tego typu wyróżnienia, się nie odbyła. Stąd też przewodniczący Rady podjął decyzję, że akurat na tej sesji, która była pierwszą sesją po przerwie wakacyjnej, zostały formalnie wręczone te odznaczenia. Można powiedzieć, dwie osoby, dwóch panów związanych ze sportem, Jacek Wiśniewski i Andrzej Semborowski. Myślę, że nie trzeba przedstawiać tych sylwetek. Ktoś, kto chociaż troszeczkę zajmował się sportem, czy interesuje się sportem, dla niego te nazwiska nie są obce. Bardzo zasłużeni panowie dla sportu tczewskiego, dla promocji miasta Tczewa. Myślę, że w pełni zasłużone nagrody. Natomiast oprócz tego była jeszcze Pro Obywatel. To jest nowa nagroda. Nie ma to nic wspólnego jakby z samorządem, ponieważ ta nagroda jest wręczana przez Stowarzyszenie Pomorski Ruch Obywatelski. Pierwsza edycja. To jest formuła zgłoszeń i plebiscytu, z tego co tak. Zresztą, jeżeli chodzi o Pro Domo, to też jest przecież trzeba zgłosić. Specjalna grupa rozpatruje to. To jest głosowanie na komisję. Także tutaj mniej więcej jest to podobne. Mówimy o kapitule. W skład kapituły Pro Domo Trzewieńskiej wchodzą właśnie osoby, które takie medale mają. Dotychczasowi, tak. Tutaj, tak jak powiedziałem, to jest stowarzyszenie i stowarzyszenie postanowiło przyznać pierwszą nagrodę naszej radnej, wieloletniej, działaczce społecznej, samorządowej, ale również znanej, jeżeli chodzi o spółdzielnię mieszkaniową, czyli Gertruda Pierzynowska. I pani Gertruda dostała pierwszą, można powiedzieć, historyczną nagrodę Pro Obywatel. Jedna z ważniejszych uchwał na ostatniej sesji to chyba była korekta, jeśli się nie mylę, korekta tegorocznego budżetu. Ciągle jednak coś się zmienia, ale też dzięki korektom wprowadzane są nowe inwestycje. Czy tym razem też do tego doszło? Czy tym razem były to kwestie porządkujące, że tak powiem, budżet, a nie dotyczyły inwestycji? I tak, i tak. A jednak. Bo było i to, i to. Jeżeli chodzi o takie ważniejsze sprawy, kwotowo, ponieważ trwa cały czas przekształcanie jednostki budżetowej Czeskie Centrum Sportu i Rekreacji w spółkę prawa handlowego, spółkę z OO,
W związku z tym musieliśmy podjąć uchwałę o przeznaczeniu środków w kwocie 1 200 000 zł do tej spółki, ponieważ w pewnym momencie spółka przejmie działalność dotychczasowej jednostki. Jednostka była dotowana i w tej części, którą jednostka nie wykorzysta, czy dotychczasowy basen nie wykorzysta, przekazujemy do spółki. To jest, jak powiedziałem, kwota 1 200 000 zł. I również otrzymaliśmy dofinansowanie do budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Sadowej. To jest Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa. Pan prezes TBS-u wystąpił o to dofinansowanie. Tam można było uzyskać 10% wartości zadania inwestycyjnego i te pieniądze formalnie wpłynęły do miasta. Myśmy w formie uchwały Rady przekazali to do TBS-u. To jest kwota niecałe 900 000 zł, czyli przypomnę 10% wartości zadania. Natomiast jeżeli chodzi o nowe zadania, wykonamy dokumentację projektową budowy nowych odcinków ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Kolejowej i Pomorskiej. Chodzi o to, żeby pospinać te wszystkie końcówki, które, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, które są w okolicy dworca, w jedną całość. To jest dokumentacja Głowackiego, no, ulica, która wymaga praktycznie inwestycji kompleksowej, ale jeszcze nie teraz. Na razie utwardzimy pewien ten najgorszy odcinek. No, to jest kwota 160 000 zł. W kierunku Śliwin tam. Tak, w kierunku Śliwin. Tak? I dokończenie takiego zadania, które było jakby wielokrotnie sygnalizowane przez radnych, wymiana nawierzchni placu w ciągu ulicy Księżniczki Dobrawy, to jest na samym końcu, tam taki plac do zawracania jest. Wykonaliśmy całą praktycznie Księżniczki Dobrawy, został tylko ten niewielki fragment i to też będzie dokończone. Czyli to sporo się zmieściło w tej korekcie. No, ja nie powiedziałem o wszystkim. Jeszcze nie? No ale nie będę mówił, bo to tamte są jakby mniej istotne. Powiedziałem w tej chwili o najważniejszych zadaniach. Panie prezydencie, teraz już wątki posesyjne na tym koniec, chociaż było ich sporo, zwłaszcza w interpelacjach sporo się pojawiło ciekawych tematów. Była to chyba najdłuższa sesja w tej kadencji. No i ponad 30 uchwał, z czego ponad połowa to jednak niestety te nieszczęsne skargi, których już tu mówiliśmy. Z czego 95% pochodzi od jednego pana, także nie daje o sobie zapomnieć tego. Panie prezydencie, teraz to jest temat i pytanie też od widzów. To się spina w jedną jakby całość, bo otrzymuję telefony i maile i widzowie też zwracają uwagę na różne aspekty dotyczące bezpieczeństwa i wandalizmu w naszym mieście. Też robiłem materiały do naszego Tczewa, tak zwane interwencyjne, gdzie na przykład Zakład Usług Komunalnych pokazywał, jak olbrzymie szkody wyrządzają wandale, niszcząc chociażby szyby na wiatach przystanków komunikacji miejskiej. To prawda, 20 wiat było zniszczonych, a jedna taka szyba to jest około 2 000 zł. No jest to w tej chwili duży problem. Powiem szczerze, sam jestem zaskoczony, że tak się to pojawiło, bo do tej pory w miarę było dobrze. Natomiast w tej chwili jest jakaś taka fala wandalizmu. To i to je przecież są notorycznie niszczone. I to nie na zasadzie, że ktoś tam coś namalował na ściance, tylko są wyrywane elementy. Nie wiem, czy pan redaktor widział to, gdzie ktoś wyciął po prostu okienko w ściance. No jest problem. Ja już rozmawiałem tutaj z komendantem straży. Myślę, że w najbliższym czasie zrobię takie spotkanie w szerszym gronie, łącznie z policją. Myślę, że trzeba w tym momencie przyjąć bardziej taki ostrzejszy kierunek działań, nie pouczanie, nie sygnalizowanie, tylko po prostu mandaty i to w takiej wysokości, że może się odechce, co niektórym akty wandalizmu czynić. I
Myślę, że trzewianie chyba na to liczą, bo ja jak robiłem taką sondę uliczną, a to niestety prawie wszyscy opowiadali się za takim konsekwentnym karaniem właśnie wandali. Zaraz przejdziemy do tematu właśnie, czy monitoring jest skutecznym sposobem na wyłapywanie tego, ale jeszcze chciałbym o jednym miejscu porozmawiać, zapytać prezydenta, bo tutaj otrzymałem e-maila i ktoś mnie zaczepił na ulicy i widziałem dyskusję w internecie o tym miejscu, gdzieś na społecznościowych profilach, ale też nie wiem, czy zwrócił prezydent uwagę, na sesji chyba ze dwóch radnych mówi o tym miejscu. Mowa o ten taki mały teren rekreacyjny w samym centrum Tczewa za sądem rejonowym. To przejście do Galerii Kociewskiej, tam jest taka alejka, ławeczki obok wejścia od tyłu do szkoły podstawowej numer 11 i mały plac zabaw. O tym, że te place zabaw są zanieczyszczane, że tam właśnie no niestety gnieżdżą się bezdomni albo takie osoby, które tam spożywają i niestety strasznie to wygląda. Tak dużo osób na to miejsce narzeka. Znaczy, ja myślę, że oprócz tego, że mają podstawy do narzekania ci ludzie, to istotne jest tutaj to, że jest to takie główne przejście od dworca w kierunku dosyć sporego jednak osiedla mieszkaniowego. Stąd też to przejście jest uczęszczane. Powiem tak, problem bezdomnych, osób nietrzeźwych jest też problemem, z którym... Nie tylko w tym miejscu, tak? Tak, bo i Grunwaldzka, przecież jest taka wiata autobusowa, która notorycznie, można powiedzieć, służy jako miejsce do przebywania właśnie bezdomnych. Powiem tak, no... Znaczy generalnie chyba ludzie myślą, że Straż Miejska sobie z tym nie radzi. To znaczy Straż Miejska, no, powiem tak, jeżeli powiem teraz, że sobie radzi, to jakby zaprzeczę temu, że te przypadki są. Natomiast Straż Miejska stara się reagować na to. Osoby, które są w stanie nietrzeźwym albo są odwożone do domów, jeżeli te osoby mają dom i pamiętają, gdzie mieszkają. Natomiast problem jest z bezdomnymi i to już wielokrotnie tutaj rozmawialiśmy. Podejrzewam, że temat wróci przed zimą, bo to jest taki okres, kiedy dokonujemy przeglądu całego miasta i rejestracji tych osób bezdomnych. Natomiast problem z nimi jest tego typu, że w większości wypadków to są ludzie, którzy w sposób świadomy w ten sposób egzystują. Oni wcale nie chcą pomocy, odmawiają wręcz pomocy, odmawiają wywożenia gdzieś do domów opieki. Mówi nie, ja chcę być, bo ja jestem wolny. To jest takie najczęstsze tłumaczenie. Ja się czuję wolny i proszę mnie zostawić, ja sobie radzę. Tak? Natomiast niestety stwarza to jakiś taki dyskomfort dla pozostałych mieszkańców. Staramy się to na bieżąco reagować. I cóż, no, to chyba wszystko na ten temat. Mhm. A co z monitoringiem? Tu wracam już do kwestii wandalizmu, nie do bezdomności. I pytanie o to, mamy coraz więcej kamer w naszym mieście. Monitoring jest rozbudowywany od wielu lat. Tych pomysłów na monitoring przybywa. Czy to jest skuteczne narzędzie do karania? No bo chyba ludzie chcą, żeby ten wandalizm powstrzymać. I uważają, że no, tym Panie elementem ważnym jest karanie. Powiem tak, dzisiaj w Tczewie mamy 199 kamer, dokładnie. Co miesiąc mniej więcej około 20 nagrań jest przekazywanych na policję w celu prowadzenia postępowań jako materiał dowodowy. Te 20 nagrań, wydaje mi się, jest chyba dobrym świadectwem tego, że monitoring jest potrzebny. A oprócz tego coraz częściej spotykam się z wnioskami mieszkańców, a załóżcie monitoring albo załóżcie kamery w nowych jakby miejscach miasta parę dni Widzimy temu. Widzimy ile jest projektów w budżecie obywatelskim właśnie dotyczących monitoringu. Tylko ja się zastanawiam, czy to jest skuteczne, czy ile z tych 20 miesięcznie przekazywanych policji pomaga w tak naprawdę do końca. Akurat nie mam takiej informacji, tu trzeba się spytać policjantów, czy
jeżeli występują takie nagranie, czy rzeczywiście to nagranie jest wykorzystywane przez nich, ale skoro występują, to pewnie tak. Parę dni temu zostały zamontowane nowe kamery przy rodzinnych ogrodach działkowych nad Wisłą, czyli tam na styku z boiskiem, boiskami przy ulicy Ceglarskiej. Mam nadzieję, że to ukróci no, niestety złe zjawisko wyrzucania śmieci za płot i potem ZUK musi na to reagować. Także zwracam uwagę, tam już są kamery i działają. Mhm. Jest pan za tym, żeby ten monitoring jakby powiększać czy unowocześniać? Albo czy jest coś takiego, że istnieją interwencje bieżące? Znaczy, że jest, ja bym chciał, jest żeby... miejsce, gdzie ktoś non-stop te kamery ogląda, widzi, że się dzieje coś złego i wtedy jest wysyłany tam patrol. Czy to tak działa? Nie zupełnie, ponieważ przy prawie 200 kamerach nie ma możliwości obserwowania na bieżąco wszystkich obrazów. To musiałbym praktycznie wszystkich urzędników zatrudnić do tego. Natomiast jest to na pewno materiał dowodowy do odtworzenia, powiedzmy, sytuacji i do stwierdzenia, kto był sprawcą danego czynu. Powiem tak, bardziej liczę na coś innego, na pewną reakcję mieszkańców, bo przecież jeżeli widzimy, że coś jest nie tak, reagujmy na to. Dzwońmy na policję, do Straży Miejskiej. Ja będę jeszcze tutaj uczulał pana komendanta straży, żeby te zgłoszenia były przyjmowane i żeby na to była odpowiednia reakcja, w miarę szybka reakcja. Jeżeli tak będzie, to myślę, że w połączeniu z kamerami uda nam się, że tak powiem, tą niekorzystną sytuację rozwiązać i wróci ład i porządek. I tak najważniejsze jest jednak tutaj, tak? Prewencja i edukacja. To zawsze powtarzamy. Ale już teraz... Ja rozmawiałem z mieszkańcami, też część jakby sygnalizuje ten problem, ale część mówi tak, no, ja reaguję, jak widzę, to dzwonię. To jest właściwa postawa. Mhm. Panie prezydencie, zapraszamy na jakieś wydarzenia ciekawe, tak, które będą w najbliższych dniach? 4, czyli to jest sobota, 4 września kolejna edycja Narodowego Czytania. Tym razem Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na czytanie moralności pani Dulskiej. Ciekawa propozycja. No to para prezydencka zawsze wybiera to, bo to jest jakby inicjatywa od nich pochodzi. Czyli Gabriela Zapolska, moralność pani Dulskiej. Jak zwykle na skwerze na Suchostrzygach przy fontannie 4 wrzesień, godzina 11. Zapraszam. Tutaj od razu odczytam, ponieważ nie tylko biblioteka to robi, jest organizatorem, ale tutaj mamy partnerów w postaci szkół. Zespół szkół ekonomicznych, zespół szkół budowlanych i odzieżowych, drugie liceum ogólnokształcące i zespół szkół technicznych. Dziękuję wam. Dzięki temu ta impreza się uda. Mhm. O ile będzie pogoda. Pamiętam, że jak nie było raz, to też się udało dzięki ZUK-owi i namiotom. Także. I również 4 września w godzinach od 9 do 15 na skwerze 750-lecia miasta Tczewa, czyli osiedle Górki nad Stawkami, pan radny Mokwa zaprasza na kolejny piknik rodzinny, zawody wędkarskie dla dzieci o puchar prezydenta miasta, ale również różnego typu imprezy, będzie grochówka. Nie wiem dlaczego, ale zawsze wszyscy się pytają, czy grochówka będzie. Tam jest doskonała przestrzeń na organizowanie takiego pikniku i na szczęście jest wykorzystywana. Także myślę, że to będzie ciekawa impreza. Jak zwykle zresztą na Górkach 4 wrzesień, sobota od 9 do 15. I jeszcze coś. I jeszcze coś, tak. Trochę się dzieje w Trzewie jednak. Tym razem to już nie jest miejska impreza, tylko parafia pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego organizuje we wrześniu cykl koncertów pod nazwą Sambor Festival Tczew. To będzie w każdą niedzielę września o godzinie 19 w Kościele Farnym. Zapraszam. Mhm.
Ja wiem, że tych wydarzeń jest dużo i o wszystkich nie da się powiedzieć, ale od siebie pozwolę sobie na prywatę i zaprosić jeszcze na coś. Koncert harcerskiej orkiestry Dętej w niedzielę najbliższą w parku za Centrum Kultury i Sztuki, zacny cel. Będą zbierać również pieniążki, cegiełki na rzecz chorej Ewy Ziółkowskiej. Zapraszamy, panie prezydencie, prawda? A ta prywata to gdzie była? No właśnie zaproszenie na koncert harcerskiej orkiestry Dętej. No może tak mówię prywata, bo moja córka tam właśnie gra. A, to się wszystko wyjaśnia. Także zapraszamy państwa serdecznie na te wszystkie wydarzenia. Dziękujemy już za uwagę, za to, że oglądaliście nas dzisiaj. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. I do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Thank you.